Cześć miświe i misiażki. Witam was w pierwszym w moim życiu odcinku serii QA, czyli pytania i odpowiedzi. Pytań była ponad setka, czego nawet się w sumie nie spodziewałem, jednak wiele się powtarzało, zatem zapewne odpowiem na większość. Jednak najpierw te, oczywiście, z największą ilością serduszek, jak obiecałem. Użytkownik inba Trwa zapytał się, skąd wzięła się u Ciebie chęć nagrywania takich filmów? Hmm. Czyli filmów o idotyzmach szkoły dla kogoś, kto jeszcze nie wpadł na mój kanał tiktakowy, na który serio gorąco zapraszam. Odpowiedź jest dość prosta. Byłem kiedyś na waszym miejscu, misiaczki, i przeżyłem te absurdy na własnej skórze. Wtedy też byłem skołowany, nie wiedziałem po co to wszystko, miałem gorsze chwile, nauczyciele mnie dobijali, gnębili, prace domowe wydawały mi się z dupy. I dopiero wasze reakcje oraz wielotysięczne odtworzenia filmów pokazały mi, że te problemy nie znikły, mimo upływu lat, a są nadal. A wy jesteście w tym samym miejscu, co ja kiedyś, i tak samo jak ja wtedy, nie macie nikogo, kto by wam wytłumaczył ten burdel. Użytkownik ksawery Kwiecień zapytał się w sumie podobnie, jednak troszeczkę inaczej, skąd wziął się pomysł motywacji dla uczniów? Odpowiedź jest również banalna. Chodząc do szkoły oraz jadąc na dwójkach czy trójkach, w uczniu pojawia się wizja, że nie jest dobry w szkole, co znaczy, że dużo nie osiągnie. Jednak żaden z Waszych nauczycieli nie powie Wam wprost, że to nie oceny wpływają na Waszą przyszłość, a Wy i Wasze działania. Sam przez hamstwo nauczycielki od matematyki po miesięcznej chorobie wystawiła mi w pierwszym dniu szkoły 11 jedynek. Krótko przed zakończeniem roku, no przez co nie dało mi się... a tam, mniejsza. E, no i byłem zdołowany oczywiście, jak nie zdałem i myślałem, że jestem idiotą, do niczego się nie nadaję i ogólnie jestem głównym jednak to wewnętrzna determinacja oraz zawzięcie i cel zrewidowały opinię szkolnictwa wobec mojej osoby i tak samo nie wierzę, a wiem, że każdy z was jest w stanie osiągnąć swój cel, jeżeli tylko będzie faktycznie tego chciał. Okej, okay, lecimy z następnym pytankiem. Użytkownik Marek zapytał się, jakie masz wykształcenie albo pracę. A Szymon M doczepił się do komentarza, więc również będzie na tym odcinku. <noise> A co, pozdrawiam serdecznie. Otóż, drogi Marku, pokończyłem to, co uznałem za stosowne i aktualnie mam wykształcenie wyższe. No, studia magisterskie nie poszedłem, gdyż już w połowie studiów zauważyłem, że dosłownie blokują one rozwój moich umiejętności, i gdy je skończę, będę w tym samym miejscu, gdy skończyłem technikum, no, czyli z wiedzą grafika 2D, a nie z wiedzą, która faktycznie mi się przyda do życia, nie? Od razu dodam, że wbrew pozorom zdobycie piątki z przedmiotów technicznych nie było dla mnie żadnym problemem, no jakoś ta nauka sama wchodziła. Dlatego w połowie studiów zacząłem dodatkowo po zajęciach uczyć się programów 3D, w których pociągała mnie naprawdę niesamowita wolność przekładania swoich wizji na wizualizacje, którymi mogli zachwycać się inni. No i aktualnie pracuję jako grafik 3D, czyli tworzę bronie, samochody, roboty czy całe światy. Fajna robota, serio. Polecam z całego serca. No, chyba, że was to nie jara, no to może wam to się nie podobać, jednak, no mnie to jara serio. Opór. Okej. Okay. Użytkownik Dawidek39 się pyta, co zrobić, kiedy nauczyciel jest hamski. Hmm. No to zależy. Weźmy to, rozbijmy na dwa przykłady. Gdy wy jesteście chamscy do nauczyciela i po prostu, gdy nauczyciel jest chamski sam z siebie. Wiemy dobrze. Że uczniowie potrafią zajść nauczycielowi za skórę, i wtedy jego hamstwo może wynikać z hamstwa uczniów. Wtedy rozwiązanie jest mega proste. Wystarczy na przykład klasowo się skrzyknąć, kupić jakąś kupę słodyczy i przeprosić nauczyciela. To też człowiek, który ma jakieś tam uczucia. <laughs> wtedy najczęściej na serio odpuszcza. Jednak, co, gdy nauczyciel jest po prostu hamski? Bo z takim przypadkiem też miałem do czynienia no, o własnej skórze. No tutaj zapewne nie będą rodzice pochwalali mojej metody, ale ja byłem i jestem człowiekiem, który no, nie da sobie w kaszę dmuchać. Nieważne czy to nauczyciel, doktor, profesor czy prezydent, jeżeli ktoś zachowuje się hamsko wobec mnie i nie jest to jednorazowy wybryk, a nagminne docinki czy poniżania, no, wtedy ogień w oczach, dostaje ode mnie solidny opierdziel. Często ludzie. Którzy są chamscy wobec innych lub poniżają ich, są po prostu zakompleksionymi, maluczkimi ludzikami, którzy próbują pokazać swoją siłę na osobach, które nie mogą im oddać. Dlatego, gdy taki nauczyciel spotykał się z moim ochrzanem, znajdował się w sytuacji, która burzyła jego poczucie wyższości i uświadamiała mu, że my też mamy limity. Jeżeli nawet nauczyciel wysłałby do dyrektora takiego dzieciaka, któremu już skończyła się cierpliwość do ciągłych docinek, to klasa za kim stanie? Za nauczycielem, który wszystkich poniża, czy za uczniem, który miał siłę by się sprzeciwić? Jak to mówią, urażony honor boli dłużej niż obita buźka czy pupka. Jednak jeżeli nie macie siły przebicia, lepiej po prostu olejcie temat, niech nauczyciel gada swoje, a wy róbcie swoje, idźcie swoim celem i dążcie do tego, żeby kiedyś mu udowodnić, że się mylił w ciul. No to teraz kolejne trzy pytania, które uznałem, że warto przytoczyć i na nie odpowiedzieć mimo małej ilości serduszek, no bo były całkiem spoko. Ruski Dywan, spokojnik, pozdrawiam serdecznie, napisał: Co lepiej zrobić? Rozwijać swoje pasje, które z za kilka lat i mieć totalnie wylane w prace domowe itp., czy robić prace domowe? Osobiście uważam, że każdy powinien mieć chociaż zdaną szkołę średnią. Serio, niezależnie od tego jaka ona jest. Mam wielu kumpli specjalistów po zawodówkach, super pasjonatów motoryzacji, którzy zostali mechanikami, czy świetnymi kucharzami, do których kocham wpadać, gdy tylko zapraszają na wspólne gotowanie. Będąc w szkole czy na studiach jest mało czasu na własne pasje, jednak to właśnie umiejętność wygospodarowania odrobiny czasu dla pasji po zajęciach obowiązkowych sprawi, że nie za tydzień lub dwa będziecie mistrzami, a po skończonej szkole. Ja miałem taki przypadek z grafiką 2D, gdy po szkole przychodziłem i uczyłem się z tutoriali jakichś nowych narzędzi czy umiejętności graficznych. Idąc do techniku, nie nauczyłem się w sumie niczego w tym kierunku, gdyż moja wiedza była znacznie wyższa niż tą, która oferowała szkoła. Dlatego z przedmiotów stricte graficznych, czyli tych, które mnie faktycznie interesowały, miałem serio mega light i mega dobry kontakt z nauczycielami. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli z techniku od grafiki. Bo, od angielskiego zawodowego to do dzisiaj. E. Miałem właśnie mega dobry kontakt z nauczycielami, bo wiedzieli, że trafił im się ktoś, kto jara się tym samym co oni. Egzamin zawodowy był dla mnie już tylko faktycznie czystą formalnością. Pamiętam, że. Kurze też tam odwaliłem takiego cwaniaka, że o Jezu. No ale nie wiem, zdałem, zapomniałem <laughs> i tyle. Dlatego ruski dywanie. Rób te zadania domowe, byleby zdać, a potem siadaj i rób to, co cię naprawdę nakręca. Okej, okay. kolejne to pyta pytanko, pyta pytanko, pytanko. Jugosławian TikTok zapytał się. Czy miałeś jakiś przypał w szkole? <laughs> o kochany, moja pierwsza klasa w technikum była najbardziej przypołowa z całej szkoły, serio. O tym można by godzinami gadać. <laughs> O Boże, nigdy nie zapomnę siuda, siuda, kalatuszek. Siuda, siuda, kalatuszek. W samej podstawówce zresztą uciekałem z lekcji, żeby robić parkury. No i mama była wzywana do szkoły. W ogóle napisałem sobie kiedyś sam zwolnienie z przyry, które wyglądało jak totalna koślawa amatorszczyzna pisana przez dzieciaka z ADHT kura pazurem, no katastrofa. No, ale oczywiście uznałem, że... No, wygląda legicznie, więc wręczyłem ją pani i poszedłem do domu. Po latach zobaczyłem tą kartkę, a mi ją pokazała. Boże, kurde, jaki wstyd. <laughs> więc uwierz mi, że nawet Hunsfot, albo nie wiem, jakieś tam rozerabiaka, potrafi wyjść na ludzi, bo do grzesznych uczniów było mi tak daleko jak do Alfa Centauri. No i Syru, kolejne pytanko. Obs za obs. Dobra, nie będzie. OBS za OBS zapytał się, jak znaleźć to, co cię w życiu kręci? <laughs> Tutaj niestety jednoznacznej odpowiedzi bardzo ciężko będzie udzielić, gdyż każdy jest inny i każdego jarają inne rzeczy. Najlepszą metodą na odkrycie tego to obserwacja świata, dowiadywanie się nowych rzeczy i nadejdzie taki moment w waszym życiu, w którym powiecie sobie, to jest to, co chcę robić. Jako przykład mogę opowiedzieć, jak to było ze mną. Gdy byłem jeszcze małym audiologiem, w moje ręce trafiła gra Gothic. Oj tak, oj tak, oj, tak, oj tak. Oj, tak, oj, tak, oj tak. Gdy tylko ją odpaliłem i zobaczyłem te trójwymiarowe światy, niesamowite grafiki, moje oczy zabłysnęły na tyle, że od tamtego czasu powtarzałem non stop, że chcę robić grafikę 3D. Jednak. No, jednak, możliwości komputerów były wtedy bardzo mocno ograniczone. Wasze smartfony są w sumie aktualnie mocniejsze od mojego ówczesnego sprzętu, a ja sam wtedy byłem po prostu za głupi, by ogarnąć, jak to zacząć robić. Nie było jeszcze wtedy tak popularnego internetu jak dziś, ani tym bardziej YouTube'a, z którego mógłbym się uczyć na tutorialach. Dzisiaj zazdroszczę wam, że wystarczy wpisać cokolwiek w internet, i już wszystko wiecie. Dlatego dopiero do programów graficznych 3D wróciłem w połowie technikum, ale to też raczej jako zabicie domowej nudy, by finalnie na studiach uznać, że to jest faktycznie to, co mnie jara i chcę to robić. Jest takie powiedzenie, że jeżeli robisz to, co lubisz, to nie będziesz nigdy pracował. I coś w tym jest, serio. Do pracy idę z wielką chęcią, bo wiem, że każdy dzień przyniesie mi więcej tego, co lubię i przełoży się na większe umiejętności, no, a po latach oczywiście większe zyski z tego. Dlatego jak znaleźć to, co nas kręci w życiu? Kochani, obserwujmy świat. Może powiem to troszeczkę płytko, ale oderwimy czasem wzrok od tych głupot po prostu na YouTube, które nam bardzo często zabijają czas, a spróbujmy dowiedzieć się czegoś nowego. Wpiszmy ciekawostki. A nóż widelec, kogoś zainteresuje budowa reaktorów atomowych, kogoś zainteresuje. Badanie mikroświatów. O Jezu, ten, tak. Jednak wróćmy do odpowiedzi. No bo w sumie uznałem, że jeszcze zrobię taki mały shortcut z szybkimi odpowiedziami, które się nie słapały, a które na które też sobie odpowiem tak na szybko. One breed and just do it. Nie, za mały breed. W jakim programie robisz ty ludziki? Blender 3D, 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 Blender Czy masz do niego addony? MUM! Stricte pod gamedev. Jak długo robisz te modele? No, będzie już chyba z 7 lat. Czy matura jest trudna? Nie. Z mojego doświadczenia wiem, że... W sumie... Powiem ci inaczej. Kumpel poszedł na maturę, usnąc z Polaka Jarany, bo bał się, że jak przestanie nagle palić to nie zda. I zdał! Jakim autem, o przepraszam, jakim utem jeździsz? Audi. Jaki jest twój ulubiony samochód? Mercedes SLS. Ile masz lat? Kiedy Jasiu miał 4 lata, jego siostra... Pierdziela. Mniej niż 30 i więcej niż 20. Grałeś w Minecrafta? Ha ha, ha. kochany. Pierwszy serwer w Polsce był stawiany przeze mnie i mojego kumpla z Anglii. Gdzie są pieniądze z komunii? Za sałatą. Dobra. Poszły shorty, poszły pytania, poszły odpowiedzi. No i koniec myśki pierwszego w życiu Q&A. Mam nadzieję, że nie było tragedii i jakoś dało się słuchać wypocień starszego kumpla. W sumie, jak już tutaj mamy czas medialny, chciałbym z tego miejsca podziękować za pozostanie ze mną do końca, za poświęcony czas i za serduszka, którymi mnie obsypujecie. Och, och, och. Teraz powinienem dać jakąś formułkę w stylu a... Daj suba, lajka, like udostępnij, wyślij do tysiąca znajomych, walnij salto, zjedz kotleta, ziemniaki zostaw. No to nie wiem, no to wale. <grym> Życzę miłego dnia i pozdrawiam serdecznie, misioczki. A e, i o u, a e, i o u brum 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 brum. O Jezu jak mi się spał, Ale dobra, trzeba jakoś z tym jechać. A, ho, 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 ho. Na studia magisterskie nie poszedłem, gdyż już w połowie studiów zauważyłem, że dosłownie blokują one rozwój moich umiejętności. No, normalnie jestem bardzo szczęśliwy, jak mi telefon pipczy, dlatego muszę go wyciszyć. Oj, audiolog, audiolog, audiolog. Z dźwięki wyciszenie. Beautiful. Miam niam nam nam.